W dzisiejszym odcinku powiemy na temat napinacza. Mamy dwie pilarki, jedną elektryczną, drugą spalinową. To, co jest częstym problemem dla klientów, to jest wyłamywanie się napinacza, tak? Uszkodzenie mechaniczne polegające... Dlaczego się dzieje, tak? Głównie z niewiedzy użytkownika. Tu mamy taki przykład, że ten... To jest przykład. Tak, jest napinacz zniszczony. I teraz jak to się stało, najpierw wyjaśnimy. Teraz tak. Tu mamy bolec napinacza, który powinien trafić w otwór prowadnicy, w tym przypadku w ten. I tu widać, że użytkownik skręcając nie trafił bolcem w otwór. Jest ślad na prowadnicy, dokręcił na siłę nakrętkę, tak, dokręcono na siłę i wyłamał się napinacz. Teraz no niestety naprawa tego, no to poprzez wymianę osłony lub jej spawanie, tak, bo plastik jest spawalny. Teraz wyjaśnimy, jak zakładać poprawnie prowadnicę z łańcuchem, żeby to się nie stało, tak. Tu mamy nową. Najlepszym rozwiązaniem jest popuszczenie na tyle napinacza, czyli musimy go po prostu odkręcić, tak? Tak, przenieść w drugie miejsce. Popuścić na tyle, żeby. O, i teraz mamy. Trafił nam napinacz, prowadnica nie jest w stanie. O, skoczyło, tak? Mhm. Nie jest w stanie się ruszyć do przodu, do tyłu, delikatnie tylko. I dopiero w tej sytuacji i widzimy wtedy... tu, że tu dolega, prawda? Aha, że nam się zlicowało. Jakbyśmy nie trafili, o. Jest będzie taka odsuwało. Opcja. Jeżeli tak, skręcimy się, to na siłę, to wyłamie na siłę, to i byłoby to samo, prawda? No, teoretycznie. Teraz tak, przyłapujemy paluszkami i teraz dopiero naciągamy łańcuch. Przed dokręceniem proponuję zaprzeć w ten sposób, bo to jest... Jakby nie patrzeć, pozycja robocza sama się wymusi i ta prowadnica pójdzie do góry. Zawsze jakiś luz jest na śrubie, tu. I ona podczas pracy tak pójdzie do góry. No tak, bo tak działają siły przy naciskaniu. W ogóle taki napinacz jest wymieniony wtedy na gwarancji, jeżeli jest coś takiego? No niestety właśnie nie. Niestety nie, bo jest napomniane w instrukcji, jak... Wiem, że jest to z winy użytkownika. Tak, jak to użytkować, jak to sprawdzać. Tu mamy drugą pilarkę, która też często ulega tej awarii, to niestety nie mam tego przypadku, żeby pokazać. No, ale mimo że bo ktoś może pomyśleć, że tutaj jest wada, bo jest mało plastiku czy coś w ten sposób. Nie, tu jest całe wylane. A tak samo wypycha nam napinacz, tak? W każdej pilarce zresztą będzie to samo. Okej. Okay. No i cóż, pokażemy tutaj na przykład, że tej spalinówki jeszcze ewentualnie, jak nie popełnić tego błędu. I teraz tak, widzimy, że nie dochodzi, tak? Tak. Musimy już w stanie założyć nakrętki, jeżeli byśmy to zrobili, no to niestety jest po ptakach, tak? O. I teraz elegancko napinacz wskoczył w swoje miejsce. Tak, no musimy te śruby też dokręcić, tak? Bierzemy śrubeczki. Prawidłowo napięty łańcuch też powinien być, o! Tak z czuciem, żeby dało się wyciągnąć niemalże całego zęba. Tutaj w tym przypadku jest za luźno, bo damy radę więcej, tak? No to już nawet mówiliśmy o tym w poprzednich filmach. Tak. Też wypadałoby tą prowadnicę nacisnąć. O tak, dokładnie, żeby... No i super. Teraz pan dobrze, no bardzo dziękuję. Dziękuję również.